70K i 10 platy za wygranie. Po prostu walki. Szkoda, że nie wygramy ani jednej. Raczej nie. Siemka, chciałbym zaprosić was na mojego Twitcha, gdzie można zobaczyć mnie codziennie na żywo. A teraz życzę miłego oglądania. Utwórz drużynę, jak się chcemy nazywać. A nie dostaniemy bana za to? Mam napisz pomysł. Moron. O kurde. Na watachę! O matko! Ja sobie resy założę tej. Ta, full focus druid. Ale my jesteśmy w drugim etapie dopiero. I to na szarym końcu. Ty mnie będziesz trzymał, nie? Tak, ja cię będę trzymał, no. No chyba, że cię nie trzymać, bo w sumie voodoo i ten. Właśnie kminie, czy dać sobie po prostu 5 kropek defów uroki i resztę totalnie jebać, nie? Obejrzymy sobie walkę tutaj. I tak jesteśmy w drugim etapie dopiero. Shit plus rycerz i shit plus voodoo. Rycerz i voodoo na wysokich levelach. Shit dużo mniejsze poziomy, ale widzę, że są zrobione pod turek. Pulsety Pinari. Vilgefortz i Cannerwulf kontra Handelbear i Unbroken Paul. O kurwa, ale ten rycu miażdży. Kurwa krasami. A tu może Łukasz wejść w ryca? Łukasz wchodzi w ryca? Ukazał go! O kurde. No to ładna walka się tu zapowiada. No Wudy to jest jednak postać taka PvP kozak, nie? Jak on wrzuci debuffy pod Łukasz, to jest już miazga. No ten shit już nie ma szans. Już nawet nie ma many, teraz po prostu będzie go Voodoo sobie dobijał powolutku. Voodoo jest fajnie zdebufany, ale shit mu nic nie zrobi. Teraz... Za dużo HP ma ten Voodoo. Tak, same ukucia lalki mogą zabić tego shida. Bo na to uniki nie działają. No, nic mu nie zrobi, kurde. Ma jeszcze zatrucie, co ty. Ten Voodoo może go nawet zrobić sobie pod Łukasz jeszcze. Otępka wejdzie i Łukasz. Nie, jednak będzie atakował. Nie no, shit nie ma za bardzo co myśleć tej o wygranej. Właśnie. To już był easy winek. Zobaczymy jak druga runda, ale to, że ten Łukasz wszedł tego ryca, to zajebiście. Ale 121 ryc dał się ukazać. Generalnie, żeby Voodoo mógł wrzucić ukaz na przeciwnika, to musi mu wrzucić zatrucie, otępienie i szpile. To są trzy debuffy, które musi trafić. I potem dopiero może ukazywać. I może też wejść ukaz nie zabijając przeciwnika, ale bardzo mocno go osłabiając. Zaczynamy drugą rundę. Zobaczymy, czy w drugiej rundzie też zobaczymy ukaz. To by było zajebiste, gdyby się ukaz pojawił. Chciało mi tą walkę, tak że mam czarny ekran. Nie mogę z niej wyjść. Ale ten czarny ekran się pojawia dość często i to jest chwilę tylko. No szpila i zatrucie w pierwszej rundzie. Ryckowi raczej nie wróży tej wygranej, ale shit leży. Shit od Voodoo leży. Teraz został sam Voodoo na rycerza i na shida. Więc tutaj mają chłopaki jeszcze szansę na odkucie się. Aura czystości dopiero w drugiej rundzie. Łukasz wszedł drugi raz. O, biedny rycu. No nic, no to będzie szybki win dla Vilgefortza. Szybki win dla tego Wudeka. Właściwie całą walkę zrobił sam, bo shit padł od krytyka w pierwszej rundzie. No Voodoo to jest bardzo dobra kontra na ryca. Bo ryc jest tankowaty, a przed urokami niestety HP mu nie pomoże. Chyba generalnie ostatnia walka jaka się toczy. O. To spoko, to zaraz my. Szybki win. No faworyt do wygranej. Vilgefortz faworyt do wygranej. O, chyba, że Ciubinio będzie. O Jezu, ale bym pooglądał walki Ciubinio. Teraz nasza kolej. Ciekawe, jak nam pójdzie z Watachą. Odczułem się stresować. No jest taki stresik, nie? Jak zaczynasz na turnieju grać. No ja ready w sumie. Nie wiem, jak ty. Dodawaj gotowość. Jakoś z sojusznikami mi się ciężej będzie walczyło. Nie wiem czemu. Jakby to były randomy, byłoby jakoś łatwiej. Ja nie wiem, na co oni czekają. Szybki wpierdol i go liga. Czyli to zawiedziesz się jak wygramy? Nie no, 10 platy to przytulenie. O, zaczynamy. So let's go. No nie. No, bez jaj. Ja się z tego wyrwę po prostu. Tak, no wyrwi. I chuj. Tak to będzie wyglądało całą grę chyba. Nie trzymam cię teraz jak coś. Ale będziesz musiał to samo grać. Pougrywane. Aha, bo 0% miałem wyrwania się z tego. To działa tak, że jak masz na dwie trójkorki, to musisz 4 padać w jedno wyrwanie. Aha, okej. No to szybki wpierdali koniec dla nas. No i daliśmy sojusznikom zarobić po prostu, you know. Broń się teraz mocno, ja będę napierdalał w pierwszej rundzie. Okej. Kurwa, musieliśmy akurat na nich trafić w pierwszej rundzie. Kurwa, przestawili się. No i chuj. Ja miałem 5 padefa, tyle resów, a i tak to chuja dało. Ja mu nie zrobię takiego damage'a. Mówiłem, że szybka liga będzie. No. To może być ciekawe.
Druid i rycerz kontra rycerz i voodoo. Boże, to combo rycerz-voodoo może być dość mocarne. Standardowo rozkazy, poświęconka, no i po prostu defowanie swojego teammate'a. Szpila weszła w druida. Tutaj, o, zatrucie też weszło, jeszcze tylko otępka. No rycek jest już bez many, a drugi ryc prawie leży. No jednak druid na tym poziomie ma już trochę damage'u. Już jest w stanie coś zrobić. A tu jest atstawa w ogóle grana. Jest epic na voodoo. Okej, okay. Druid się umył. To było dość w sumie oczywiste zagranie. Rycek jego leży, więc teraz już druid nie będzie chroniony ani przed rycem, ani przed voodoo w żaden sposób. Czyli teraz jest szansa na to, że druid szybko straci manę przez wyssanie many przez voodoo. Weszło znowu zatrucie. Oski zabiły rycerza. Dobra, czyli tu jest walka 1 na 1 w tym momencie. Voodoo kontra druid. To w sumie było do przewidzenia, że tak to się skończy. Z tym, że druid by musiał się umyć z zatrucia, bo się zaraz wywali ze wszystkiego. A voodoo ma za to aurę czystości, ma poświęcenie i ma jeszcze rozkaz przez jedną rundę. No wyssanie many, to było dość oczywiste, ale dostał 3 hity na twarz i to jest najgorsze. To może go ubić. Ma jeszcze aurę czystości i poświęcenie jedną rundę. No druid teraz pewnie rzuci się do ataku, będzie coś próbował ugrać. Weszło zatrucie, tutaj była próba ukazu na raz. Podwójny atak na nieszczęście voodoo. No voodoo by musiał iść teraz all in i kliknąć pierwszy. Czy to się uda? No nie kliknął pierwszy. Jest szpila. No niestety to będzie tyle z voodoo. Druid się umył, ale dostał zatrucie. Voodoo na 1 HP, ale nie, dostał też hita. Bardzo mało wyssamany ten voodoo. Ci rycerze to właściwie to są takie NPC-ty w tych walkach, które mają po prostu przyjąć jakiś damage na siebie na początku, żeby duzi chłopcy mogli zrobić damage przeciwnikowi. No i zaczynamy drugą rundę. Liczę trochę na tego Klambisa, że zrobi jakąś akcję z ukazem i będzie 1-1. Piknęli pierwsi, tylko czy to im pomoże? Okej, okay, od razu ryc zabity ukłuciami. O kurde, dziurawe ochro. 100% dostał voodoo na twarz jeszcze z krytykiem. To bardzo źle świadczy na początku. No rycerz się nie umyje w żaden sposób. Boże, nie wychiluje i właśnie teraz spada od razu. Kurde, jak on by wysłał więcej many ten voodoo? Miałby szansę, tak to będzie miał bardzo, bardzo ciężko. Obaj są na full buffach od ryca. Weszła szpila na 15%, ale podejrzewam, że tutaj druid raczej to szybko zamknie tą walkę. Na 1 HP! Na 1 HP znowu voodoo przeżył. Druid się nawet nie mył z tej szpili. No niestety, otępka nie weszła, tu raczej będą oski, dokończą robotę, dokładnie. A liczyłem na to, że voodoo coś pokaże więcej, ale kurde, ciężko, ciężko. To też może być ciekawa walka. Shit 133, dołączyliśmy na drugą rundę. Jak to wygląda? Voodoo już nie ma pełnego HP. Tutaj ten shit może dużo zrobić, tutaj była próba ukazu, nie weszła na szczęście. 5 HP. Okej, tu będzie szybka walka raczej. Tutaj ten shit robi robotę niesamowitą. No ten łucznik to już jest po prostu kwestia trzech ataków. Może nie trzech, dwóch ataków. Może jednego nawet. Albo jednego z krytem, no. Chociaż podejrzewam, że jeden atak też by wystarczył tego shida właściwie. Dobra, zaczynamy tą wielką walkę. Myślę, że tu Daredevil raczej poskłada Duffy. Mam takie podejrzenia. Już Over pokazał, co shit potrafi na tym poziomie. Rycerz shit w pierwszych rundach leżą, to było dość oczywiste, że tu będzie walka tylko tych dwóch kolosów. No z HP stoją podobnie, w sensie stali podobnie na początku. Tutaj poleciało, rozbita twarz druida plus dotkliwe. No będzie ciężko. Będzie druidowi ciężko na tego shida walczyć. Z zakorkowaniem też będzie miał duże problemy, bo tu raczej resy są... Raczej są ubrane na 24%, weszły raz. Tutaj mana jest też odbierana z każdym uderzeniem chi. No to już druidowi zaczną się mega problemy. Nawet jakby się umył czy wyleczył. No i tak, raczej to będzie wygrana dla Daredevila. No, to już jest po prostu wykończenie przeciwnika. Zero many, zero HP. Tutaj uderzenia chi mogą polecieć na zakończenie walki. Nie, jednak nie. Boże, Hadouken, uderzenie chi weszło. Myślałem o Hadoukenie, a powiedziałem chi. No tak się spodziewałem, tu szybka wygrana Daredevila. Co z tego wyjdzie? Podejrzewam, że będzie to samo. W pierwszej rundzie wykończenie shida i ryca. W drugiej rundzie shid jakieś dotkliwe zarzuci w druida. O nie, zmiana taktyki. Proszę bardzo. W pierwszej rundzie zakorowanie shida, to było dość oczywistą rzeczą, bo w sumie wcześniej zabijali od razu ryca, dotkliwe i oski. No i shid już nie będzie miał tak łatwo, już nie zaczyna z pełnym HP, tylko już ma 3700 hapsów. Wyrwał się z korzeni, teraz dokończenie ryca, gdy już shid jest osłabiony. Przeciwnicy dalej są we dwójkę, weszło właściwie wszystko co miało wejść, po 100% również w shida. No tutaj shid może mieć problemy duże. To może być wygrana dla Duffy. Choć pierwsza walka na to nie wskazywała, tak w drugiej bardzo mocno pozytywnie zaskoczyli. Oski weszły. Wykończenie shida to była w sumie po prostu
oczywistość, żeby nic go tam nie obijało, nie osłabiało mu defów, ale cały czas ma jedne korki na sobie, czyli musi użyć sobie wydostania się z tego, plus ma oski, co mu odbiera dużo HP i krwawienie. No weszły korzenie podwójnie, no i tutaj będzie Daredevil wykończony. Wow! No teraz drużyna Duffy zagrała to najlepiej chyba jak mogli. Bardzo fajna walka. Wychodzi na to, że oba teamy są dość mocne i są wyrównane, chociaż po pierwszej walce się tego kompletnie nie spodziewałem. W głębi serduszka mam nadzieję, że Daredevil to wygra, bo bardzo chętnie zobaczę Shida znowu w finale. Tak jak już wspominałem, Over na turnieju ostatnim pokazał, że Shid może wygrać turniej. Fajnie by było, gdyby to pokazał jakiś Shid znowu. Zaczynamy kolejną walkę. Bardzo ciekawa ta walka jest, naprawdę. Teraz już nie wiem, czego się spodziewać. Błąd popełnili taki, że nie ubili pierwszego Shida, bo ten Shid trochę tam nawrzucał, przez co druid mógł zrobić trochę większy damage temu Shidowi na początku. Znowu pójdzie pewnie pokus w Shida. Tutaj standardzik, buffki, oski weszły, korzenie weszły na takim procencie. Ała! No to musi boleć jak na takim procencie. Kolanko weszło. No, są korzonki, jest dotkliwe. Boże, to nie jest dotkliwe, to jest rozbicie, okej. Ostatnio mnie poprawiliście w komentarzach, więc to kurde, muszę zapamiętać. Są oski, tutaj korzonki też, żeby wykończyć po prostu ryca dla świętego spokoju. Rycu się nie dał, ale jeżeli Shit go sfokusuje, to i tak nic mu to za bardzo nie da. Tutaj dużo, trzy podwójne weszły. Dobra, Daredevil tyle miał w pierwszej rundzie HP, no 300 więcej właściwie, a to już jest trzecia runda. Oczywiście oski i krwawienie trochę tego HP mu jeszcze zbiją, ale i tak jest lepiej. No powinien tego Shida jak najszybciej ubić, żeby po prostu ten Shid go nie męczył. Druid lek, standardowo korzonki, na takich procentach wrzuca te korzenie. Nie no, Duffy to co robi to jest niesamowite. To, że te korzonki wchodzą na 30% cały czas to jest po prostu, no głowa mała, że to w ogóle wchodzi. Największy problem to jest ten Shid, nie? Że on sobie żyje, on sobie po prostu podchodzi, coś tam obija, Duffy trzyma ich... Duffy tylko trzyma Shida na korzonkach i oskach. Właściwie nic więcej nie musi robić. Zobaczymy, co teraz zagra. Czy się wydostanie z tych korzonków i będzie próbował bić, czy... No musiałby iść all in raczej. Nic nie weszło. Okej, jest dotkliwe. No druid ma 100 many więcej, ale dalej ma 500 tej many i cały czas ma źródło na sobie, więc to dalej jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla Shida, nie? Jest mycie, jest shieldik zagrany, oski niestety weszły jeszcze z krytykiem. No jak tutaj Shidowi nie wejdzie żaden kryt, to może być ciężko. Nie wszedł kryt, ale wszedł każdy atak. Druid jest na 80 many i 2200 HP. O, już teraz 3000 HP. No i oski weszły. No niestety, jak teraz nie siądzie jakiś magiczny kryt i podwójne uderzenia, to Shid pada po prostu od osek. I tak też się kończy ta walka. No, Duffy po tej pierwszej rundzie się nie spodziewałem, że może to ugrać, a tu proszę niespodzianka. Dobra, szukamy kolejnego teamu, który można by śledzić. Tutaj będzie ten Shid z Duffy. Możemy ich śledzić dalej w sumie tą Duffy. Czemu by nie? Dobra, jest tu gotowość, zaczynamy kolejną walkę. Tutaj raczej będziemy śledzić sobie łucznika i tego druida. Tutaj łucznik nic nie trafił, Voodoo atakuje sobie Shida. No to raczej było oczywiste, zabicie tego Voodoo to kwestia dwóch ataków. No łucznik musiałby się pozbyć tego Shida, bo ten Shid nie robi damage, ale jest w stanie bardzo osłabić tego łucznika. Tutaj zatruta w Duffy. O tym mówię. To kolanko naprawdę uprzykrza życie, tym bardziej, że Duffy robi damage z uderzenia. Jest w stanie bardzo uprzykrzyć tym uderzeniem życie, a właściwie to je odebrać. Tutaj umycie się z zatrutej, wpadają oski. Korzonki zostawia sobie na jeden, tutaj strzał, żeby tego Shida zabić. Korzonki się zmyły właściwie same z przedmiotu. Korki na łucznika, weszło wszystko bardzo ładnie. W druida nic nie weszło. Druid trafia, zawsze jakiś fajny atak, znowu łucznika umyły przedmioty. No tutaj druid właściwie stoi na fullu wszystkiego, nie? Łucznik ma już problem z HP i z kondycją. Tutaj druid się raczej będzie musiał myć. Bo aura zimna będzie go męczyła tylko przez to, że odbiera pa, nie? Bo dobranie z precyzyjnego i z aury zimna odbiera trochę tego pa. Bo kondycją bym się raczej nie przejmował u druida, bo sobie możemy po prostu wrzucić. Chyba, że ta aura nie bierze mu wcale dużo tej kondycji. Tutaj raczej łucznik zostanie zabity po prostu z korzeni, z osek. Czy druid będzie się dalej mył? Właściwie może. Jest prawie na full manie. Łucznik już nie ma prawie kondycji, jest w połowie many. Myślę, że bez problemu może się umyć. Może sobie wrzucić źródełko, spróbować zdebufować, albo nawet bez źródełka. Oski, uderzenie. Oski, krwawienie już właściwie powinny zabić tego łucznika. No trochę damage'a zrobił temu druidowi, ale druid dalej ma tyle many, że może się na spokojnie wyleczyć, umyć, no nawet dobić korzeniami bez leka właściwie. Po co tracić czas na leczenie się, jak można zabić przeciwnika jednymi korkami. Tutaj Duffy bardzo mocno zaskakuje. Po tej pierwszej rundzie z tym Shidem myślałem, że raczej nie mają szans, ale to co pokazali potem, wow.
Czy łucznik zaskoczy tak jak Duffy zaskoczyła w poprzedniej walce z Shidem? Wątpię, ale tak jak mówiłem, ta gra lubi zaskakiwać i czasami się dzieją rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie miały racji bytu. Okej, szpila w pierwszej rundzie. Voodoo w końcu sfokusował druida, a nie tego Shida. Duffy się szybko pozbyła tego Voodoo. Jest tutaj szpila i zatrucie, ale druid się pewnie umyje bez problemu. Druid się pewnie umyje, wrzuci sobie źródełko. Oski, korki, albo nawet bez źródełka poleci w sumie. Bo straciłby możliwość ataku jednego. No tutaj łucznik, kurczę, gra trochę lepiej już. Ale znowu trochę zapomniał o tym, że ten Shid istnieje. Shid znowu mu wrzucił, kurczę, debuffy. Tutaj stawiam na to, że druid się umyje i to będzie właściwie wszystko z tury. Może źródełko wrzuci. Aura się nie zmyła. Oj, to będzie bolesne. Ale oski weszły. Tutaj Shid leży. No i teraz zostali znowu jeden na jeden. No Duffy jest w trochę gorszej pozycji niż była w poprzedniej rundzie. Korki weszły. Elegancko. No teraz... Podejrzewam, że to będzie powolne wykańczanie znowu przeciwnika. Z aury się nawet pewnie nie będzie myć, bo właściwie po co? Op! Przedmioty mogą umyć, właściwie czemu nie? Ucznika też korki umyły, ale Duffy wrzucała ponownie i to dość na dużym procencie. Nie wiem, czy tutaj łucznik nie poszedł trochę all-in z większą ilością pa w ataki. Duffy sobie powoli obija, oski zostały zmyte przez item. No i co dalej? Tutaj będzie leczonko, wrzucenie ponownie osek, może atak jakiś. Nie, jednak oski. No i tutaj Duffy już się musi umyć, bo tutaj strata pa jest już duża. O ile się nie mylę, stracił 6 pa. Zostawia mu 6 pa na atak i na obronę, co jest bardzo małą liczbą. Nie myje się! Okej. Okay. Duffy tutaj mocno zaskakuje. Ale łucznik jest właściwie bez many i bez kondycji, można powiedzieć już. Duffy cały czas jest prawie na full HP. Tutaj tylko wrzuciła sobie źródełko. Truta ominięta. No łucznik już tutaj musi robić albo po jednym ataku, albo przeczekać sobie rundy, tylko że nie wiem, czy mu się to opłaca, bo jeżeli się skończy, jeżeli dojdzie do 15 rundy, to wtedy Duffy wygrywa większą ilością HP. No łucznik tu za dużo niestety nie zrobi już. To raczej Duffy wygrywa grę. Oski ponownie weszły. Zatrucie. To zatrucie go dalej nie ratuje. No Duffy by naprawdę musiał bardzo, bardzo źle zagrać, w co wątpię. Raczej musiałaby. Ale tu jest mycie, są oski. Teraz co zrobi Duffy? Czy będzie wrzucać korki, czy na przykład zaatakuje? Ja myślę, że tu może zaatakować śmiało. Ale nie, tu jest dalej męczenie oskami przeciwnika i korkami, jeszcze z krytykiem. Znowu zatrucie, przedmioty umyły sobie oski. Właściwie samymi debuffami jest Duffy w stanie go zabić. Pomimo powoli kończącej się many, to raczej nie ma żadnego znaczenia. Nawet przedmiot już tutaj myjący nie wyratuje raczej tego łucznika. Duffy wygra ilością HP, jeżeli w tej rundzie nie wygra, a wygrała oskami, to i tak by wygrała na ilość HP, bo to była 14 runda. Walki trwają do 15 rundy. Teraz będzie ciekawa walka. Będzie druid 131 level kontra druid 138 level, 30 Shid i 38 łucznik. Jeżeli łucznik w pierwszej turze zdebufuje mocno Duffy, przepraszam, to może być dość ciekawie. A to już będą półfinały. Najfajniej by było, gdyby w finale była Duffy i właśnie ten Shid, którego chciałbym zobaczyć. Zaczynamy półfinały. To jest dwóch druidów, czyli jeżeli oni zostaną jeden na jeden, to leczenie jest wyłączone. O, a to ciekawostka. Dzięki Pacieksu za info. Duffy jest top 4 według Powera na postaci, także kurczę nieźle. Dobra, zaczynamy półfinał. Platina versus Spokój. I zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj Rerush ma bardzo mało HP w porównaniu do Duffy. Okej, tu najpierw leci fokus w NPC-ty na 70%. Okej, ja na szczęście podwójne uratowało. Weszły oski w Rerusha. No ja podejrzewam, że tutaj raczej Duffy wygra tą walkę. Ponownie oski. 160 to nie jest duży damage. Krytyk 200. Duffy bije 280, więcej niż Rerush na krytyku. Znowu oski. Kilka uderzeń, krytyk 400. Jeszcze szansa na podwójne uderzenie. Trafienie właściwie. Ja podejrzewam, że to będzie szybkie 2-0. Krytyk na korkach. No jeżeli Duffy teraz go nie uderzy, to w następnej rundzie pada od korków i od osek. Ale uderza na 100%. No Duffy, to co robi w tej walce, naprawdę. Po tej walce z Shidem w pierwszej rundzie myślałem, że odpadną na tego Shida, a tu się wydaje, że oni mogą wygrać cały turniej. Pierwsza runda, podejrzewam, że znowu będzie wybicie NPC-tów. Dokładnie tak. Weszły korki w Duffy, ale tylko jedne. W Rerusha weszły dwa razy, plus weszły oski dwa razy, jeszcze z krytykami. O matko. Za każdą walkę masz specjalną walutę z gry, którą się kupuje za pieniądze, no albo tam w grze można wyhandlować. Plus walutę arenową, plus golda.
No po 100% ataki, oski prawie dokończyły, wydostanie się z korzeni, ale właściwie to tak naprawdę nie było potrzebne, tu wystarczyło rzucić oski albo korzonki, myślę, że raz przynajmniej by weszły, ale nie, woli uderzeniem wykończyć przeciwnika, na 100%. Bardzo szybki półfinał, dużo cięższa była 1-16 niż półfinał dla Duffy. Dobra, wchodzimy w finał. No trzymam kciuki za Duffy bardzo mocno, liczę na to, że Duffy tutaj ugra. No, ma 10 poziomów przewagi nad druidem, NPC-ty raczej szybko popadają, no z tym, że druid może dostać fajnego buffa od rycerza. Na 40 levelu już te buffy będą jakoś tam działać, całkiem spoko. Duffy może co najwyżej liczyć na to, że shield coś tam wrzuci na druida, tak żeby uderzenia trochę bolały. Gotowość po stronie drużyny Duffy, nieżry tyle, również są gotowi, zaczynamy wielki finał. Jak wygląda HP? 3190 kontra 5400 HP. Shield, kontrolka, poświęcenie, aura czystości, rozkazik, blok, standardzik taki, plus źródełko na siebie, NPC leży, drugi NPC się broni na 80% do dziwo, ale też leży. Niestety na Duffy weszły od razu oski. No i tutaj jest to, co mówiłem. Rozkaz na 3 rundy, poświęcenie aura czystości na 4, to daje przewagę trochę Salantirowi. Duffy ma przewagę w HP, to trzeba jej oddać, że ta przewaga HP może pomóc i to coraz większą tą przewagę HP ma, chociaż Salanti również trafia. To i Duffy w ogóle nie wrzuca żadnych osek ani nic za bardzo. Okej, okay. Są mi oski z krytykiem, dostała również oski na twarz, ale podwójny atak, parić zadziałał, wow. Na 70% nie trafiła Duffy. Ostatnia runda buffów dla Salantira, ale tutaj uderzenia raczej zrobią robotę. Duffy wygrywa pierwszą rundę finału. No Duffy ewidentnie MVP. Drużyna Duffy w gotowości, nie żyli tyle jeszcze czekają, pewnie rozmowa z coachem. Okej, okay, zaczynamy drugą rundę finału, zobaczymy kto wygra. Nie żyli tyle czy spokój. Duffy kontra Salantir tak naprawdę. No ja myślę, że to będzie standardzik. Full buff dla druida plus bloki, shit wrzuci kontrolkę, wybicie NPC-tów, a potem już zobaczymy. Nie wybicie NPC-tów, proszę bardzo. Tutaj druidzi się jednak atakują od pierwszej rundy. Korzonki na 24% plus oski weszły. Tutaj shit zajął się rycerzem, weszło kolanko. Teraz może być wybicie NPC-tów albo full focus w Salantira. Zobaczymy. Salantir już ma 1990 AP. No po oskach i korzeniach zostaje mu 1300, gdzie Duffy ma prawie 5000. Okej, okay, czyli leczenie działa, dopóki nie zostają sami druidzi. Wybicie NPC-ta. No on już padnie od osek i od korzonków. Tutaj Salantir jest oczywiście zbuffowany, ma również oski na sobie. Duffy też ma oski na sobie. Salantir ma do ubicia Shida, poza tym jeszcze Duffy. Tutaj nic nie weszło niestety od Duffy. Tutaj raczej Shid poleci pierwszy. Nie, jednak nie. Ale Duffy trafia Shid, trafia kolanko, trafia fronta, to raczej będzie koniec, jeszcze szybkie leczonko, ubicie NPC-ta, sorry, że ich tak nazywam, ale tak to wygląda. Boże, tutaj uderzenia od druida, krytyczek, 15%, 25%, tutaj już chyba krwawienie i oski zrobią robotę. No, Duffy zaskoczyła. W 1.16 problem z Shidem, gdzie nie spodziewałem się, że przejdą dalej. Duffy jednak ogarnęła sobie taktykę troszkę inną. Rozniosła Shida, potem przeszła przez półfinał błyskawicznie, no i finał był równie prosty dla niej. Gratuluję zwycięzcom i dziękuję bardzo za oglądanie.